Słuchajcie, kochani, no 1-1, nieprawdopodobna sytuacja, 25 minuta. Tak nam przyszło ci z Mateuszkiem w takich warunkach w Banderozie. Dawaj, Mati, piątka. Mati, komu kibicujesz? Bayernowi. Bayernowi, słuchajcie, no tam nasz lewy. Moja sympatia też jednak przy Bayernie. Tym bardziej, że Real jak wygra, to trzeci raz z rzędu, tak? Zrobią taką robotę, kochani, którą potem ciężko będzie komukolwiek powtórzyć. A tak cały czas będzie apetyt na 3 zwycięstwa z rzędu. Kochani, zobaczcie, nasze kaczki tutaj uśmiechnięte. Jestem w trakcie obróbki filmu dla was, no właśnie z tej serii, którą teraz kręcimy. Natomiast łyk kawy, kochani. Bramek nie widzieliśmy, 25 minuta, bo byliśmy troszkę tutaj sprawdzić, czy wszystko jest ok. Czasami są sytuacje jakieś tam życiowe, kiedy trzeba z fachowca pomocy skorzystać. Okazało się, że jest ok. U nasi pojawił się jakiś tam drobny ból brzuszka. Byliśmy u lekarza, ale wszystko jest w porządeczku. Cieszymy się bardzo, może spokojnie grać. Więcej płynów trzeba pić, pamiętajcie. Co tam się dzieje? Ja się kręcę. Co tam się dzieje? Czekajcie, cicha, cisza, jedno pytanie, kto strzelał gola, bo my dopiero wróciliśmy? Benzema i Kimmich. Benzema. Trzecia minuta, Kimmich, 11 Benzema. Kimmich to zanowują jeszcze. Jeszcze raz, kto zaczął, Benzema? Czyli 1-0 dla Bayernu, 1-1. Czekamy na jeszcze jedną, będą karne. Kochani, dobra, kibicujemy. To niesamowicie, słuchajcie. Brawo! Jest gol? Nie wiem. Marcelo? A kto Marcelo strzelał? Nie. Doszlutkowywał, ale... Zineczku, a gdzie jest Gutek? Na pokoju? Dobra. Kochani, słuchajcie, odejdę troszeczkę, dlatego że tam strasznie głośno. Zobaczcie, tak się bawi Banderoza. Cieszymy się bardzo, kochani, część za Bayernem, część za Realem, natomiast dyszka nie, idziemy do 11, bo to jest pokój naszych chłopaków. Siema, załoga, a tego się nie spodziewaliście, mamy ich, siema. Znacie wynik? 1-1, Benzema i Kimmich, tak, ale słyszałem, że Kimmich zaczął, czyli było 1-0, Real szybko wyrównał. Z tego, co... Marcelo asysta z Benzemą. Marcelo asysta? A Kimmichowi kto? Kto mu dał? Nie. Nie wiecie? Słuchajcie, posprzątaliście ładnie. Super, chłopaki. Bardzo mi się to podoba. Jak samopoczucie? Zmęczeni? Ładnie, bo tak się drąży. Ja wiem, dlatego wiecie co? Ja myślę, że słuchajcie, no oni się świetnie teraz bawią, natomiast ja bym chciał, żebyście wy spróbowali w tym wszystkim zasnąć, ale to może być trudne, co? Może się nie dać, nie? Idzi? Słuchajcie, no fajnie. Słuchajcie, ale fajnie by było, gdyby się jednak udało, dlatego że jutro, kochani, przypominam, gramy ile meczy? 4! Guciu, 4 mecze, jutro 160 minut. Natomiast byliśmy teraz u lekarza, słuchajcie, wyeliminowaliśmy ból brzuszka u Nadii. Nic tam się złego na szczęście nie dzieje, bo trochę Nadię ból brzuszka złapał. Pan doktor powiedział dla was wiadomość, przy tych upałach pijcie dużo. Po pierwsze dla mięśni, po drugie no właśnie choćby dlatego, żeby brzuszek nie bolał. OK, także chłopaki się bawią, życzę wam przyjemnej nocy, udanego wypoczynku. Słuchajcie, kto jest na meczu? Kogo tu nie ma? Zinka i... Oskiego i Zinka, a Oski? A Oski się kąpie, dobra. Oski się kąpie, Zinek kibicuje, a... A Szymuś jest tu? Ja tu ping-ponga rozwalił. Słuchajcie, a tu za ścianą kto jest teraz? Oskar się kąpie, a gdzie jest cukierek? Na meczu chyba. Też na meczu, dobra. To nic w takim razie, trzymajcie się cieplutko. Pierwszy dzień. Dobra, pokażcie akcję, no dobra. A co to jest, Robciu? A, to jest dla mnie. Ile miał być? 5 złotych. Ale co ty mi dajesz tu więcej? A ja mam przechować. A ile tu jest? Przelicz ile, bo jak mam przechować, to muszę wiedzieć. Teraz mi oddajesz piątkę z drogi. Dobra, okej. Okay. Zobaczcie, kochani, robię tu za banki kasę. 7 dych, tak? 7 dych, chłopaki, pamiętajcie, wziąłem Robka, dobra? 7 dych, Robka, no pokażcie tą akcję, proszę bardzo. Ciach, ciach. A, to wy w siatę gracie.
Uwaga, ciach. Uwaga, ciach. Ciach. Och, i to chyba gol. Nie spadnie mi stamtąd Szymek. Uwaga, teraz uwaga, ciach. Ciach. Ładna wystawka. Teraz Szymek atakuj. Jest. A to... Uwaga. Dobra, idę, słuchajcie, wariaci, na razie, dobrej nocy. Pamiętajcie, że jutro wstajemy 7 rano. 7 rano. Dobrej, idzie jak piętucha? Boli troszkę. Zineczku, pamiętajcie, kto się już kąpał? Ja. Igor się kąpał, chłopak jeszcze nie? Dzisiaj nie ma dnia trola. Zapraszam. Tutaj jest, wiecie jak się kąpie, tak? Sapciu, tylko pamiętajcie, że chyba wam się nie uda do końca meczu zobaczyć. Bo albo oglądacie mecz, albo wychodzicie w pierwszym składzie, dobra? Bo możecie obejrzeć mecz do końca, chłopcy, ale jutro braknie prądu. Pamiętajcie, że gramy... Pamiętajmy, że gramy jutro 4 razy 100, 4 razy 40, 160 minut, dobra? Życzę wam jeszcze raz dobrej nocy, słuchajcie. Ale wy tu głodomory jesteście, ludzie świata. Dobra, jeszcze raz, na razie Igi, dawaj 5. Guti, dawaj 5, dobrej nocy. Jeszcze raz wam mówię, dobra? Na razie jeszcze możecie spokojnie chwilę się tutaj posiedzieć, ale chciałbym, żeby Guciu, kapitanie, 22:30 wyciszamy się, okej? Okay? Gasimy światełko tutaj, włączamy światełko. Myślę, że nie po meczu. Zobaczymy zresztą chyba, że tam będzie cały czas tak głośno. Na razie. Kochani, Kimmich i Benzema, słyszeliście, mamy 1-1. Polski czyścioszek, dawaj piątkę. To tu macie teraz pranie. To dawaj następnego do kąpania. Słuchajcie, ci się potrafią ustawić. Świetnie, prawda? Intymnie, fajnie, elegancko jest przygotowana, słuchajcie, pralnia. Ładnie, są moje korki. Fiu, fiu, rufiu. Słuchajcie, muszę pozabierać, bo mi tu wodą zaleją. No ale taka rola. Staram się troszkę dla was nagrać, staram się... Dobra, idziesz na tą saunę? Idę na saunę, tak. To jest dla mnie. Tam jest się włączone jest cały czas. Jest zostawiona, otwarta, pokazać ci, gdzie to ja jest? Ja już na samym końcu po lewej stronie, w ostatnim budynku. Tak, otworzysz, jest na 89 na dnia. Rewelacja, dziękuję piątka. Bardzo ci dziękuję. Już na 22 trzeba oddać do arety. Dobra, powodzenia, trzymaj się cieplutenko. Wyłącz ją później na zero. Ja mam tylko prośbę, jak będziesz tam o 22, to powiedz mi, że ja się troszkę spóźnię, dobra? Bo jestem na saunie, ale przyjdę. Brama, kto strzelił? Trenerze, tam szaleństwo. Kto strzelił? Jaki wynik? Robciu, masz klucz? A tu masz, kąp się, dobra? Potem następny. Okej? Okay? Kto strzelił? A tu co tak głośno było? Słuchajcie, nie ma gola, wszyscy polecieli, gola nie ma. Słuchajcie, jeszcze raz. Oski wykąpany, Izi wykąpany. Kto następny? Kto następny? Dla Bayernu? Na początku. A kogo sfaulował? A teraz co tam było tak głośno? Nie wiem, ale na początku ale kto teraz tak głośno na... zrobił, że... Z Bayernu gram się ciągle. Słuchajcie, Guciu, tato idzie do sauny, bo jest tu taka możliwość. Właśnie w tej chwili mam 85 stopni, idę troszkę się wypocić. Dziękuję. Dobra, Gutek, przypilnujcie wszyscy przez ten, żebyście przeszli, dobra? Dzióbki, kąpiemy się, 22, komarek, dobra? Okej? Okay. Jak brzuszek? Nie boli. Jak brzuszek nie boli? Nie. Pijemy wodę, pamiętaj. Zobaczcie, co tam się dzieje. Wariactwo. Wariactwo. Co tak głośno było? Kto miał szansę? Bayern. Ciekawa sytuacja, skupienie, proszę bardzo, szybkie dla linii pierwszej. Uwaga. Zobaczcie, jakie skupienie na twarzach tych młodych piłkarzy. Połowa za Realem, połowa za Barceloną, bo zawsze podzielone, kochani. Sympatie, natomiast jest to bardzo głośno, a ja uciekam do sauny, dlatego że chciałbym się trochę też zrestartować, zregenerować. Także kochani,
powodzenia. Trzymajcie się cieplutko. Banderoza 2018. Jesteśmy, przypominam, we wspaniałym ośrodku, w wspaniałej imprezie na super turnieju. Trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiamy serdecznie. Do zobaczenia.